droga powrotna z Chorwacji do Polski. Po 250 km zatrzymaliśmy się w Lublianie na ładowanie. No, zajęło nam to tak z 2,5 godziny, żeby tu dojechać. No i powinniśmy, no, mniej więcej znowu pół godzinki ładować, może trochę dłużej. Mamy tutaj 8 ładowarek po 150 kW. Kolejne ładowanie na granicy Słowenii i Austrii w Malibor. Tym razem mamy obok McDonald's, także można pójść coś zjeść i skorzystać z toalety. A na auto jakieś szybkie będzie? Kolejne ładowanie, znowu po 2 godzinach, żeby zapas czasu był. Wiener Neustadt. Ładujemy. Zostało do końca jeszcze 20 minut. 320 km. I można podejrzeć, jak szybciutko się ładuje. Tym razem ładowarki prawie pełne, prawie każda zajęta. Tak dużo Tesli się ładuje na Tesla Supercharger. I z tej strony kolejne zajęte. Jak widać, coraz bardziej popularne są te samochody. Godzina 21, kolejna stacja to Brno w Czechach, no więc już bliziutko Polski. Znowu tak po mniej więcej 2 godzinkach tu sobie dojechaliśmy. Tesla Supercharger.